porzeczka to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i maźnia. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa, jak smakuje. Gripowita. Kurwa, kurwa z tą reklamą, no co za dziady? Dziadówo kończ na 24, no. Były ogłoszenia, jakieś reklamy, weź po prostu. Bardzo zmiana. Tu Polskie Radio 24, zbliża się. Czerpią swoje przychody z umów cywilnoprawnych, w tym o dzieło, a nie płacą pełnych składek. Czas na informację dnia. Komisja Śledcza w sprawie Amber Gold przesłuchuje gdańskiego biznesmena Mariusza Olecha. Kogo z firmy Amber Gold? Nie znam, nie znałem. Jaką decyzję podejmie Sąd Najwyższy po dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Ja wcale nie musi oznaczać wojny z Trybunałem Konstytucyjnym. Polska broniła w Trybunale w Luksemburgu decyzji o wycince w Puszczy Białowieskiej. Komisja Europejska mówi o łamaniu prawa. Anna Kowalik-Gankarski, zapraszam. Były dyrektor marketingu linii lotniczej JetAir Ireneusz Niczek powiedział, że od początku był sceptyczny co do działalności biznesowej Marcina P., właściciela Amber Gold, który w 2011 roku przejął przewoźnika. Były pracownik JetAir zeznawał przed sejmową komisją śledczą. Ireneusz Niczek wyjaśnił, że szczegóły działalności nowego właściciela linii lotniczej zostały mu przedstawione w lipcu 2011 roku. Podejrzane były dla niego wysokie nakłady na marketing, choć według planu firma miała być tani przewoźnikiem. Wracamy ze spotkania, przynajmniej takie było moją opinię. Państwo odpowiadają, jak to będą budowali przewoźnika samorządowego, rozlicując koszty do pisa 5 rozmiarów. To to trudno, mając wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje wszystko, co przewoźnicy, ta dyrekcja na ceny biletów, zwłaszcza na tych rozmiarach, trudno odnieść wrażenie, że koszty są rozbudowane nieproporcjonalnie. Aktualnie przesłuchiwany jest Marcin Olech, gdański biznesmen, według zeznania wcześniejszych świadków miał być zainteresowany inwestycją w JetAir, ale ostatecznie zrezygnował. Kilka dni potem do firmy miał wpłynąć mail od właściciela Amber Gold Marcina P. z ofertą przejęcia JetAir. Jak przyznał podczas przesłuchania, nie znał nikogo z zarządu OLT. Ani pana Marcina P., ani żadnych członków zarządu, poza jedynym panem Słodkowskim, jeżeli dobrze pamiętam, ani nikogo z firmy Amber Gold. Nie znam, nie znałem i pan Marcin P. na pewno nigdy u mnie nie przebywał na żadnym spotkaniu w domu. Nie byłem nigdy żadnym pośrednikiem jakiejkolwiek transakcji między panem Marcinem P., zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim. Na jutro przewidziane jest przesłuchanie prezydenta. To ten tak dalej, że podejrzane są dalej. Zapowiedział, że pojawi się na komisji śledczej. Nie mam nic do ukrycia, podkreślał przed wakacjami. Sądy powszechne nie mogą zajmować się kwestią wyboru prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł przed południem Sąd Konstytucyjny. Mimo to Sąd Najwyższy jutro zbierze się i odniesie do pytania prawnego dotyczącego m.in. właśnie wyboru prezesa Trybunału. Kwestie ustrojowe, a taką jest sposób wybierania prezesa Trybunału, nie leżą w gestii sądów powszechnych. Orzekł Sąd Konstytucyjny. W przypadku spraw o charakterze ustrojowym uregulowanych w Konstytucji, konwicja sądów dopuszczalna jest jedynie w wypadkach wyraźnie wskazanych w Konstytucji. Tłumaczy sędzia sprawozdawca Zbigniew Jędrzejewski. Dla Sądu Najwyższego wyrok Trybunału nic jednak nie zmienia. Sędziowie zbiorą się w drugim południu i jak zapowiada rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, odpowiedzą na skomplikowane pytanie prawne, bo po to jest właśnie konstytucja. Jestem zaciekawiony, jak jutro są jaką wyda decyzję w sprawie. Ale nie musi oznaczać jakiejś wojny z Trybunałem Konstytucyjnym, czy wojny z panią prezes Szulemską. Sąd Najwyższy ma co najmniej 3 warianty. Może odpowiedzieć na pytanie, ułożyć postępowanie albo w ogóle nie zajmować się sprawą. Agnieszka Roślicz, Polskie Radio. Pytanie prawne to konsekwencja wniosku byłego prezesa Trybunału Andrzeja Rzepińskiego, który zakwestionował wybór obecnej prezes Julii Przyłębskiej. Wnioski zajął się zasady w sąd apelacyjny, który wysłał pytanie prawne do Sądu Najwyższego, czy może w ogóle orzekać w takiej sprawie. Polska broniła przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu decyzji dotyczącej prowadzonych prac w Puszczy Białowieskiej. Komisja Europejska, która zażądała natychmiastowego zakazu wycinki, mówiła o ryzyku wystąpienia nieodwracalnych szkód z Luksemburga, Beata Pomyska. Minister
minister środowiska powiedział, że Polska przestrzega unijnego prawa, że prowadzone prace w puszczy są niezbędne, by ocalić siedliska przed kornikiem drukarzem. To bogactwo gatunkowe, które musimy chronić, mówił Jan Szyszko, który zaprezentował podczas wysłuchania swoich z kornikami. Ministra środowiska do Luksemburga przyjechała wspierać 60-osobowa grupa obrońców puszczy białowieskiej. Mieczysław Gmiter powiedział, że nie wymyślono innego sposobu walki z kornikiem, jak tylko wycięcie chorych drzew. Który może uratować puszczę Tatry. Przyszły pokolenie środowiska Natura 2020. Katarzyna Herman z Komisji Europejskiej powiedziała, że te działania nie służą wyeliminowaniu kornika. Bo jak tłumaczyła, usuwane są również martwe ponad 100-letnie świerki, których kornika już nie ma. Mówiła, że Polska złamała zakaz wyrębu w ponad 100 miejscach. Powiedziała też, że komisja dysponuje zdjęciami satelitarnymi i mapami wskazującymi na skalę wyrębu. Z Luksemburga Barta Połęcka, Polskie Radio. Irma nie jest już huraganem, tylko tropikalnym sztormem. Słabszy, ale wciąż groźny żywioł przemierza przez Florydę, pozostawiając za sobą zniszczenia, powodzie i podrywane linie energetyczne. Miliony Amerykanów nie mają prądu. Choć Irma nie jest już huraganem, nadal towarzyszy wiatr przekraczający 100 km na godzinę. Żywioł przesuwa się na północ i ruchu stanu Georgia. Przechodząc w rejonie Jackson, która spowodowała rekordowe powodzie. Woda wylała także wcześniej w Miami, w rejonie Marco Island, a także na Key West oraz innych wyspach na południu Florydy. Choć katastroficzny scenariusz się nie spełnił, w wielu miejscach żywioł spowodował zniszczenia, które nie zostały jeszcze oszacowane. Gubernator Rick Scott wezwał mieszkańców Florydy, by wstrzymali się z powrotem do domu, ponieważ jest na to zbyt niebezpiecznie. W tej chwili największym problemem są masowe wyłączenia elektryczności. Bez prądu pozostaje prawie 6 milionów budynków, a w niektórych miejscach naprawa pozrywanych linii energetycznych może potrwać tygodnie. Od rana Gwardia Narodowa ewakuowała kilkuset mieszkańców podtopionych domów w rejonie Orlando i Jacksonville. Na Florydzie zanotowano 4 ofiary śmiertelne. Jeszcze z nich 2 policjantów, którzy zginęli w wypadku samochodowym spowodowanym przez silny podmuch wiatru. Były z Waszyngtonu, Marek Wąpus, Polskie Radio. Na Pomorzu Zachodnim oraz w Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dość pogodnie, słońce miejscami pokaże się temperaturą. W pozostałych regionach spotkanie rodziny Radia Maryja, możliwe są też lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni. Program spotkania jest następujący o 16.30. Spotkanie formacyjne dla przedstawicieli biura i przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno muzyczny tytułem Spotkania z Maryją. O godzinie 18.20 w Szczecinie, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja Jutro pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu, a już dziś pierwsze po urlopie posiedzenie Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold. Państwo opowiadają, jak to będą budowali przewoźnika niskokosztowego, rozkupując koszty minut wielkich rozmiarów. Taką wizję dzwoni państwo B. Twórca Amber Gold, Zasiu Radamoni, były szef marketingu linii lotniczej Jet Air Ireneusz Tylczyk, zeznawał i wciąż zeznaje drugi świadek, gdański biznesmen Mariusz Zolek. Ani pana Marcina B., ani żadnych członków zarządu, poza jedynym panem Płotkowskim, jeżeli dobrze pamiętam, ani nikogo z firmy Amber Gold. To co się tak zarzeka, na pewno nigdy u mnie nie przybyło na żadnym spotkaniu. Do szczegółów wrócimy w relacji naszego reportera tuż po 16.30. Ma być radośnie, barwnie i ma być ponad podziałami. Niemcy, Polacy, których nazywamy ojcami niepodległości, dzieliło ich bardzo wiele, ale w sprawach najważniejszych dla Rzeczypospolitej, w sprawie jej istnienia, potrafili stanąć razem, odrzucając wszelkie podziały. Dlatego cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tu razem na tej sali, właśnie ludzie o bardzo różnych poglądach. Mówił prezydent na pierwszym posiedzeniu Komitetu Narodowego w powodu wstępnej rocznicy odzyskania niepodległości. Do tych słów wrócimy już niebawem. W naszym popołudniu połączymy się także z Brukselą, gdzie pojawił się minister środowiska
Łowiecka i bronił decyzji o wycince drzew w Puszczeki Łowieckiej. Na pewno pojawił się kornicz Drukasz w Słoiku, ale czy przekonał Unijny Trybunał Sprawiedliwości? Sprawdzimy szczegółowo po godzinie 18, bo posiedzenia nie można było rejestrować. Wrócimy też do wydarzeń sprzed 16 lat. Dziś rocznica zamachu 11 września 2001 roku. Nikt nie pomyślał, że oni mogą poświęcać swoje życie. Jachwę jest zbawieniem. Boga Jehowę trzeba uznać. Boga Jachwę trzeba wierzyć. A jak nie będziesz durna wierzyła w Boga Jachwę, no to co? Musisz wierzyć w Boga Jachwę. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 zarzuca rządzącym brak profesjonalizmu oraz wprowadzanie chaosu komunikacyjnego przy podnoszeniu kwestii ewentualnych reparacji wojennych od Niemiec. Zaznaczył jednocześnie, że Polska ma moralne prawo domagać się odszkodowań. Czyli jest taka sytuacja, że pan Kaczyński przychodzi i mówi, że mamy prawo do reparacji. A pośrednictwo, że
Minister Zagranicznych ma do interpelacji mówi, że rzekliśmy się tego prawa, a teraz znowu z kolei sejmową i do końca wiadomo dlaczego. Mamy eksperyment, który twierdzi coś znowu innego. Ja czekam osoby do rządu. Opinii Biura Analiz Sejmowych podkreślono m.in., że Polska poniosła największe w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Sejmowa komentarza zebrała Małgorzata Naukowicz. U nas kolejne na żywo do bieżących wydarzeń. Czas na rozmowę dnia. Andrzej Farabek. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry i przede wszystkim Państwa goście Agnieszka Ścigaj-Wilks 15, Białorusi, Prawo i Sprawiedliwości. Przedstawiam Państwu. Państwo już w blokach startowych przed posiedzeniem Sejmu poprzednich. Właściwie sprawy rządu się zaczęły. Po prezydium, przed nami klub. Tak, już tak naprawdę w pełni wielu pracy. No, już pojawił się wcześniej harmonogram, wcześniej plan posiedzenia. Dużo pracy, dużo ustaw. Członkowie komisji weryfikacyjnej nie mieli jeszcze do nas osób szczęścia, co pani poseł. Już od połowy sierpnia mniej więcej pracujemy. Po drodze już kilka posiedzeń komisji, kilka wstępnych decyzji. Także urlop przypadku ograniczony, ale skoro się dla warszawiaków i dla Polski. Nie wiem, czy to jest dla pańskich, czy nie. Jan Łosiński wie, ale mówię, dlaczego. Bo to jest moje zdanie. Komisja kolegialnie podjęła decyzję i że będzie ona zgodna z stanem faktycznym, stanem prawnym. Najbliższe posiedzenie komisji bodajże 18. Tak jest, będzie około 18 września. Tradycyjnie rozkapryszona pani Halena nie stawi się przed komisją. Zapewne będzie kolejna komisja. To może w takim razie przedstawiciel Kukiz 15 złożył wniosek o doprowadzenie. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Panie redaktorze, ja też nie chciałabym, tylko tak ważne sprawy, którą zajmuje się ta komisja. Pan minister właśnie wspomniał o tym i te wszystkie inne kwestie związane z tym, że czekają ludzie tak naprawdę na pewne uregulowania. Przesłoniła konflikt pomiędzy panem ministrem Jakiem a panią Blokiewicz Walc. No tak naprawdę cały czas o tym dyskutujemy i widzimy, że to jest klucz do jakichkolwiek takich nagłośni medialnych. Natomiast to nie jest istota sprawy pracy tej komisji. 4000 wniosków to jest to, co czeka na rozpatrzenie. Komisja bardziej powinna się skupić na spektaklach, nie na spektaklach medialnych, tylko na rzeczywiście rzeczowej pracy, bo ma bardzo ważne zadanie. Teraz będzie przykład manipulacji. Dziś Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpatrywa na temat decyzji o wstrzymaniu wycinków w Puszczy Białowieskiej. I to są paski niektórych telewizji informacyjnych. Natomiast na portalach internetowych już czytam jako pilne informacje, że Polska ukarała, Polska złamała prerogatywy Unii. O co chodzi? Panie Boże, ubolewam, że Komisja nie ruszyła przeciwko wnioskowi strony polskiej ministra środowiska Kapsara Jana Szyszko, aby transmitować to posiedzenie. Ja uważam, że wtedy byłoby transparentnie do omówienia, nie byłoby za drugiego dnia. Mielibyśmy wówczas do dyspozycji stanowisko strony polskiej, stanowisko Komisji Europejskiej. Natomiast Komisja Europejska w dalszym ciągu w taki sposób dziwny chce udowadniać opinii nawet europejskiej, tak więc Unii Europejskiej, gdzie nie jest płaska, mówimy, że nie płaska nie jest. W przypadku Puszczy Białowieskiej my uważamy, że Komisja Europejska do końca nie przedstawiła nam konkretnych dowodów na to, że ta wycinka jest sprzeczna z dyrektywą unijną. Dlatego decyzje, które podejmuje się w zakresie ochrony siedlisk, ale też chroniąc pozostały drzewostan przed tak zwanym kornikiem drukarzem, są zasadne. I tutaj myślę, że powinna pozostawić się w tym spokoju i nie ingerować w to, na czym od 100 lat polscy leśnicy się znają lepiej niż unijni komisarze, którzy dopiero kilkanaście lat na swoich stanowiskach. Tylko panie pośle, proszę zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście w tej chwili mamy do czynienia z manipulacją i nie mamy tej transparentności, ale tak naprawdę kilka tygodni temu apelowaliśmy o transparentność do pana ministra. Wszystko prosiliśmy, bo to jest temat, który bardzo mocno rozgrywa opinię publiczną i ludzie naprawdę chcieli wiedzieć, jakie jest stanowisko Polski. Więc nie stało nic na przeszkodzie, żeby opinii publicznej w Polsce, zanim zostanie przedstawione stanowisko, przekazać to, jakie mamy stanowisko i jakie są argumenty pana ministra Szyszki. Tak się dowiedziało i teraz mamy to, co mamy. Jeszcze na ten zakaz tak musimy zareagować, że nie mamy tego stanowiska, nie widzimy, co się dzieje, nie słyszymy tych argumentów. To będzie
manipulacja medialna. Wiemy, że tak wygląda często w tej chwili debata publiczna, że jedna część mediów pokazuje jedną stronę konfliktu, a druga drugą stronę. Więc jeśli chodzi o obiektywizm, to trudno tutaj mieć jakichkolwiek, spodziewać się innej formy przekazu. Więc pytanie, dlaczego pan minister wcześniej o tym nie przekazał tych argumentów? Pani poseł, no przecież minister wielokrotnie jest tu pasywny o tym, jak jest stan aktualny prac nad uzdrawianiem sytuacji, jeśli chodzi o stan w Górze Białowieskiej. Podkreślał cały czas, że szanujemy i realizujemy dyrektywę unijną w tym zakresie, tą też dyrektywę ptasią i nie tylko. Natomiast problemem relacji z właśnie ten szkodnik, który tak się nazywa, czyli trukarz, z którym jeżeli sobie nie poradzimy sami poprzez kontrolowaną wycinkę drzew, nawet tym drzewostanie starym tak zwanym, to puszcza z nimi za kilkadziesiąt być może lat, czy za może więcej, nieważne, z powierzchni ziemi. I może o to chodzi, ale przynajmniej będziemy w zgodzie z naturą i z przepisami Unii Europejskiej. Ja wrócę do tego tematu, panie pośle. Ja słuchałam pana ministra Szyszko i proszę mi uwierzyć. Nie, proszę mi uwierzyć, że bardzo często w mediach, to nie chodzi tylko o mnie, ale chodzi też o ludzi, padały tego typu sformułowania, że jak dziennikarz radia RMF zapytał wprost, jakie jest nasze stanowisko, jakie są argumenty, to pan minister odpowiedział w sposób, proszę nie wkładać paluszka niesobliwe. Więc rozumie pan, to naprawdę, jeśli chodzi o sposób przekazywania informacji opinii publicznej, tak ważne jest prawie tak wygląda, no to... którzy przeganiają tak zwane dziennikarzy z medium głównego do nurtu, którzy wykonują lobby brukselskie. I to też świadczy o tym, że ci, którzy mieszkają już od pokoleń, najlepiej wiedzą, w jakim kierunku powinna iść ochrona państwa, jeżeli chodzi o drzewostan w Górze Białowieskiej. Na to oczywiście Komisja Europejska nie zwraca uwagę, zwraca na jakichś tam pseudoekspertów, którzy się w ogóle nie znają na leśnictwie, choć przypadek sprzed kilku miesięcy. Więc przepraszam najmocniej, jest Europejska powinna przyjechać, jeżeli ma miarę decyzji ostateczne, powinna przyjechać do Polski z wizytą, z wizją lokalną, spotkać się z wizją lokalną, skoro tak bardzo szanuje społeczeństwo obywatelskie, skoro tak bardzo szanuje Komisja Europejska dialog obywatelski, to niech przyjadą panowie komisarze do mieszkańców Puszczy Białowieskiej. No ja w piątek mam być. No ja jestem w czwartek. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, podejrzewam, że trzeba... Jestem 14. A ty jesteś w piątek, jak ty nie masz pisać? Piątek, ale zobacz tam, co ma. A to, ale ty... Aha, no dobra, dobra, dobra. Na grafiku. No ty jesteś w piątek. W sobotę przychodzi ta... No ja... sobotę. Ulubienica, której koszysz w grupie. Słuchaj, ja ci to... Nie, my się lubimy, ale ponieważ ona jest jako gość, a myślała, że jest właścicielką... Ty, bo ja się tu pomyliłem. No, a tu, dobra, dobra. Tu, no. Nie wiem dlaczego. Nic się nie stało. Ciemno było. Pomódl się trochę koło ołtarzyka, pomódl się. No, może przejazd troszeczkę się zmieniło, już nie jedno znaczące. Polska na przykład czasowe postanowienia w zakresie wycinki w Puszczy. To się okazuje, że jeszcze nie jest w stanie Komisji Europejskiej. Tylko jednej z przedstawicielek, konkretnie Katarzyny Herman, która jest pełnomocniczkiem, najpełnomocniczką, przepraszam, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak to wygląda. Proszę Państwa, mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy Sąd Najwyższy, mamy Konstytucję, mamy szereg ustaw. Rozumiem, że Państwo przysłuchiwali się dziś orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących weryfikacji przez sąd w trybie cywilnym powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. I zanim przejdziemy do samego grubu, chciałbym zapytać, czy ta Konstytucja jest tak nader skomplikowana, czy też ustawy, bo opieram to pytanie na uzasadnieniach, które dziś wysłuchaliśmy. No co do Konstytucji, to akurat może się z tego ruchu, który wskazuje na to, że Konstytucja jest tak prawa, czy ona jest skomplikowana? Nie, ona ma tyle dwóch, także właśnie to, co pan wspomniał, że wieloma ustawami w pewnych momentach po prostu zwyczajnie można ją zmieniać i można wskazywać tą interpretację, więc akurat Konstytucję należy zmienić. Tutaj głos pana prezydenta i głos ruchu 15 jest coraz bardziej słuchany. Mam nadzieję, że tego typu sprawy, jak właśnie ten spór, ponieważ ewidentnie widać, że dzisiejsze orzeczenie również wskaże na to, że Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, są organy, które stoją w sporze i to ewidentnie widać, że sporze polityczne.
zgadzam się z tym, bo jeden z organów uzasadnia tak, jak mówił Kowalski, jest to po stronie tej totalnej opozycji, a drugi organ Trybunału Konstytucyjnego potrzebuje wysłuchać, co nam Antela polecał, wyraźnie uzasadnia stanowisko zgodne z linią polityczną Prawa i Sprawiedliwości. To był sędzia właśnie chyba odwodził się z obiadu i przez kogoś w obłagach. Ma posłów Muszyński. Żaden sąd cywilny nie ma prawa wykonywać oceny wyboru prezesa trybunału, wiceprezesa. Jest prerogatywa choć powołanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dzisiaj miało Sąd Najwyższy może też odmówić wydania uchwały. Każdy rzecznik stawia się ponad prawem i interpretuje po swojemu, no bo tak ustalili sobie panowie przy okrągłym stoliku, żeby prolec swoją narrację, czy też ocenę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To pokazuje, że trzeba natychmiast reformować wymiar sprawiedliwości, bo tego typu wpadek jak rzecznik prasowy dzisiaj już pokazał swoją wpadkę ewidentną. Będzie coraz więcej. Stąd myślę, że jedna sprawa jest wyjaśniona ujrzeniem do góry, po prostu kolokwialnie, a mianowicie powtórzę raz jeszcze, żadne sądy cywilne, sąd najwyższy, tylko inne sądy nie mają prawa orzekać co do tego, czy prezes jest powołany zgodnie z prawem i konstytucją również. Chyba, że jak pan słusznie zauważył, przyjmiemy tą dziwną interpretację rzecznika prasowego sąd najwyższego. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że człowiek ma się stanowisku prawników, dwie reprezentacje, można powiedzieć, prawników mają odmienne rzeczy. To jak zwykły obywatel, to jak zwykły obywatel ma prawo uchwalić to, że system prawny jest oparty na konstytucji? No właśnie, no ale to Trwało posiedzenie Komisji do Spraw Ambergo po wakacyjnej przerwie. Nie przyszedł, że znawał, powiedział tak. Wiedziałem, że ty Ambergo coś było nie tak. To tak trawestując i przypominając słowa Michała Boska, wszyscy wiedzieli, że to była lipa. Wszyscy wiedzieli, wszyscy wiedzieli od samego początku, a tak naprawdę nikt nie poczuł się do tego, żeby cokolwiek z tym zrobić, by chronić zwykłych ludzi. No, co do lat temu 850 milionów. Panie doktorze, no to jest ironia, bo nie może, no właśnie. To więc cały czas każda odpona, każdy świadek, każdy aktor w tym albo nie pamięta, albo nie wie, albo po prostu czuje, że no niby wiedział, ale po co miał komu mówić. Więc tak naprawdę Nie, ja to powiem, że chyba wszyscy sobie zadają i przepisy się odpowiadają, co się wydarzy i
widać, że program posiedzenia ma takich parę punktów pewnie kontrowersyjnych i takich, które mogą być przyczyną iskierką. Chociaż solisty zapowiadają, a właściwie nie wygłaszają powołania do dyskursu publicznego. Tak, polityka ma to siebie, że powinna iść w podwójnej i trzymałaby masłaną. Natomiast myślę, że my jesteśmy jak taka maszyna. Rozkręcam się powoli, niosejmy tak powoli. Na pewno gdzieś po drodze jakiś semafor opadnie, czy to będzie informacja w Sejmie. Proszę bardzo, ta wyczerpana na Sejmową już się rozpoczęła. Państwu bardzo dziękuję. Państwu bardzo ja dziękuję. Oj, serduszko drży. Zaczynamy od pilnej informacji z Luksemburga. Komisja Europejska wystąpiła o nałożenie kar okresowych na Polskę za niewypełnienie postanowienia w sprawie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska tłumaczył w Luksemburgu, że podporządkowaliśmy się całkowicie nakazowi wstrzymania wycinki w Puszczy i prowadzimy działania tylko tam, gdzie służą zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Złożył przy tym wniosek o uchylenie postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy. Zdaniem szefa resortu środowiska wniosek komisji jest bezzasadny i bez podbudowy merytorycznej. Bierność władz Warszawy doprowadziła do wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Tak uważa Sebastian Kaleta, poseł PiS, członek komisji weryfikacyjnej. Jego zdaniem prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mogła wcześniej uchylić wątpliwe decyzje reprywatyzacyjne. Stołeczny ratusz nie zgadza się z zarzutami. Według Sebastiana Kalety z komisji weryfikacyjnej prezydent Warszawy mogła w każdej chwili skontrolować pracę podległych jej urzędników, którzy odpowiadali za decyzje zwrotowe, ale tego nie zrobiła. Nie uchylała też takich decyzji. Tutaj jakby jest oczywiste, że bierność prezydenta miasta stołecznego Warszawy doprowadzi do tego, że jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy. To znaczy, że to komisja weryfikacyjna musi przywracać nielegalnie zagrabiony majątek z powrotem do miejskiego mienia. Agnieszka Kłom z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odbiera zarzuty, twierdząc, że władze ratusza o wątpliwościach informowały prokuraturę. Prokuratura nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości, a to prokuratura ma narzędzia do tego, żeby sprawdzić kontakty prywatne pracowników. Duża część wątpliwości dotyczy też osób spoza urzędu. Komisja weryfikacyjna dotychczas uchyliła 4 decyzje reprywatyzacyjne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nowe zasady pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak poinformowała na konferencji prasowej w Rzeszowie Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty, chodzi o tak zwaną edukację włączającą dla dzieci niepełnosprawnych, chorych i mających problemy z funkcjonowaniem w szkole. Nowe rozwiązania umożliwiają dyrektorom szkół wprowadzenie tak zwanej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, która polega na specyficznej organizacji procesu uczenia się dziecka, częściowo w formie indywidualnej, a częściowo w formie współpracy z rówieśnikami, w formie lekcyjnej. Władzom oświatowym zależy na tym, żeby uczeń niepełnosprawny nie czuł się wykluczony z grupy rówieśniczej. Będzie zmiana w sytuacji, gdy uczeń chory z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Będzie wtedy realizował zajęcia edukacyjne w domu. Dotychczas było to organizowane inaczej, wyjaśnia starszy wizytator Marek Zaleśny. Wcześniej, ze względu na stan zdrowia, mógł realizować nauczanie w szkole w odrębnym pomieszczeniu. Natomiast teraz, jeżeli dostaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na utrudnienie, realizuje wszystkie przedmioty w domu, ale ma możliwość uczestnictwa na zajęciach pozalekcyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by w każdej szkole był pedagog lub psycholog, którzy będą wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Amerykanie obchodzą dziś 16. rocznicę ataków terrorystycznych 11 września. Główna ceremonia trwa pod pomnikiem upamiętniającym zamachy na World Trade Center w Nowym Jorku. Prezydent Donald Trump odda hołd poległym podczas ceremonii w Waszyngtonie. Celem obchodów rocznicy zamachów z 11 września w Nowym Jorku jest taki jak w poprzednich latach. O 8.46 czasu lokalnego, czyli o godzinie, o której pierwszy samolot uderzył w wieżę World Trade Center, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar. Następnie rozpoczęto odczytywanie nazwisk wszystkich poległych. Będzie ono przerywane trzykrotnie w momencie uderzenia drugiego samolotu oraz gdy zawalały się wieże.
ceremonii biorą udział rodziny zabitych, policjanci, strażacy oraz lokalne władze. Wieczorem z miejsca, gdzie stały wieże, w niebo wystrzelą dwa słupy światła, które będą zapalone przez całą noc. W Waszyngtonie Donald Trump wraz ze swoimi współpracownikami minutą ciszy uczcił pamięć ofiar. Prezydent wraz z pierwszą damą USA udaje się teraz na ceremonię rocznicową przy Pentagonie, a wiceprezydent Mike Pence weźmie udział w uroczystościach w Shanksville w Pensylwanii, gdzie spadł czwarty z porwanych samolotów. Mniejsze ceremonie, pochody, wystawy i koncerty odbywają się w całych Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury pożegnali na wojskowych obozkach w Warszawie Janusza Głowackiego. Pisarz, felietonista, autor scenariuszy filmowych został pochowany w Alei Zasłużonych obok grobów m.in. profesora Leszka Kołakowskiego, profesora Bronisława Geremka i Jacka Kuronia. Pisarza przyszli pożegnać czytelnicy z kwiatami, ale też jego książkami w dłoniach. Mam książkę w głowie, po prostu jego dowcip, jego inteligencję, bardzo ceniłam. I no po prostu zwykły żal ludzki. Bardzo go ceniłam za jego poczucie humoru, za jego inteligencję, za niezwykły talent literacki. Odszedł wielki pisarz, ja tak przynajmniej uważam. Miał dużą wyobraźnię i umiał zaobserwować życie. Janusz Głowacki zmarł nagle 19 sierpnia w wieku 79 lat. Artysta był z żoną i przyjaciółmi w Egipcie. Nagle poczuł się źle i trafił do szpitala. Po kilku godzinach zmarł. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis gospodarczy. Zapraszam. Inflacja w sierpniu wyniosła 1,8% licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Sierpniowy wzrost inflacji jest niewielki, w dużym stopniu to efekt rosnących cen paliw, mówi główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski. Oraz mniejszej niż w ubiegłych latach sezonowej zniżki cen żywności. Natomiast eliminując wpływ tych dwóch najbardziej zmiennych elementów, tak zwana inflacja bazowa, najprawdopodobniej nieznacznie się obniżyła, co pokazuje, że tak naprawdę presja inflacyjna w polskiej gospodarce jest niewielka. Ekonomista przypomina, że inflacja ciągle znajduje się poniżej celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy. W ujęciu miesięcznym ceny w sierpniu w Polsce spadły o 0,1%. Dziś ruszył tydzień przedsiębiorcy organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W jego ramach prowadzące firmy będą mogli na przykład zdobyć wiedzę na temat radzenia sobie z zadłużeniem w ZUS, a także co zmieni się w dokumentacji ubezpieczeniowej czy w opłacaniu składek od nowego roku. Wyjaśnia rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie przepisy o e-składce. Będzie ona proporcjonalnie dzielona między wszystkie rodzaje ubezpieczeń, albo w pierwszej kolejności będzie ona zaspokajała zaległości płatnicze danego klienta. Szczegółowy harmonogram szkoleń i informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej zus.pl. Wojewodowie dostali nowe narzędzie, które usprawni wydawanie unijnych pieniędzy. Będą kontrolować instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów i za wydawanie dotacji. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił uwagę procesu desygnacji. Naszym głównym celem to jest osiąganie jak najlepszych rezultatów, jak najlepszych efektów polityki spójności. I to się będzie do tego sprowadzało. Proces desygnacji jest kluczowy, bo instytucje, które zarządzają tymi funduszami, muszą być do niego w pełni przygotowane, muszą być w pełni sprawne. Urzędy wojewódzkie brały już udział we wdrażaniu funduszy unijnych w poprzednich perspektywach finansowych. Celem regionalnych programów operacyjnych jest rozwój poszczególnych regionów kraju. A więcej na stronie Gospodarka Polskie Radio. Informacje ze sportu. Przed mikrofonem Andrzej Janisz. Trener z Republiki Południowej Afryki, Piotr Konowalczy, powiedział zawodnikom, że nie będzie już chodził reprezentacji polskiej grupy i wyjechał do swojej ojczyzny. Taką informację podał kadrowicz Stanisław Pobała, nie chwilę potwierdził, ale reprezentant David Kichta. My jako zawodnicy jesteśmy niezadowoleni z tego, co się stało, jednakże to trener powiedział, że nie chce dłużej współpracować ze związkiem. Takich, a nie innych względów po prostu się wydaje, że miał już dość walki i ciągle te same błędy były popełniane. Trener powiedział nam, że rezygnuje. Sekretarz generalny Polskiego Związku Rugby Krzysztof Czajka przedstawi jednak inne stanowisko. To nie jest prawda, bo kontrakt cały czas obowiązuje. Trener wyjeżdża dzisiaj do RPA, ale dostał propozycję, którą ma przemyśleć, jeżeli chodzi o przedłużenie tego kontraktu. My jesteśmy z trenerem związani kontraktem do końca roku i przedstawiliśmy mu
propozycję, którą trener ma rozważyć. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz w drugiej grupie rozgrywek europejskich rozegrają 28 października na wyjeździe z Czechami. Ligę Sunweb prowadził kadrę rugby 15-osobowego w maja 2016 roku i łączył go z funkcją selekcjonera kadry olimpijskiej odmiany 7-osobowej. Jego współpracownikami byli specjaliści z RH. Piotr Gliwice podejmie Lechię Gdańsk w meczu kończącym 8 kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Gliwiczanie zagrają o trzecie zwycięstwo z rzędu. Zespół z Gdańska będzie chciał przełamać serię 6 spotkań bez wygranej. Obrońca Piasta Marcin Kączkowski liczy nie tylko na podtrzymanie dobrej pasy, ale również na lepszą grę swojej drużyny. Byliśmy już w takim miejscu w tabeli, no, że już nie styl był tak ważny jak właśnie to zwycięstwo i to się udało dwukrotnie i mamy nadzieję, że te zwycięstwa teraz będą częściej, no ale mamy też taką nadzieję, żeby dołożyć do tego lepszą grę, bo wiemy, że gra nie była aż tak dobra, mieliśmy trochę szczęścia. Pomocnik Lechii Mateusz Matras ma nadzieję, że jego zespół poprawi swoją sytuację. Pewno siebie musi być dużo większe, musimy grać tak jak się na początku tego sezonu i powinno być dobrze. Ciężki trening przez te dwa tygodnie, dużo mieliśmy ciężkich jednostek, także trochę popracowaliśmy. Myślę, że przyniesie to skutki, także jesteśmy dobrze przygotowani i mam nadzieję, że 3 punkty przyjadą do Gdańska. Początek spotkania Piast Lechia o 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Za 19 minut będzie 17. My na chwilę przenosimy się do Brukseli, bo tam zgodnie z zapowiedzią pojawił się polski minister środowiska. No i zgodnie z zapowiedzią Jan Szyszko stawił się przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. I zgodnie z zapowiedzią zabrał ze sobą słoik pełen kornika drukarza. To jest ten szkodnik, który atakuje świerki i niszczy drzewa w Puszczy Białowieskiej. Do tego stopnia, że trzeba niektóre drzewa te zainfekowane wycinać. Do tego jeszcze prowadzić sieci sanitarne, argumentuje polski minister środowiska. No i okazuje się, że te argumenty strony polskiej nie przekonała Komisji Europejskiej i chyba też Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja Europejska wystąpiła bowiem o nałożenie kar okresowych na Polskę, to za niewypełnienie postanowienia w sprawie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej, wstrzymania tej wycinki domagał się Europejski Trybunał. Polska dopiero teraz poinformowała, że podporządkowaliśmy się całkowicie postanowieniu o nakazie wstrzymania wycinki. Działania tylko dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa publicznego będą miały miejsce, jak poinformował minister środowiska Jan Szyszko. Jednocześnie wnioskuje o uchylenie postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej, a wniosek Komisji Europejskiej uznaje za bezzasadne i bez podbudowy merytorycznej. I na razie mamy dosyć okrojone informacje z tego posiedzenia, ponieważ dziennikarze dopiero po posiedzeniu mogli zadawać się pytania, a dokładny przebieg tej sprawy poznamy po godzinie 18, ewentualnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Na razie mamy komentarze polityczne z naszego studia, z rozmowy dnia w studiu o decyzji Komisji Europejskiej i sposobie reprezentowania i obrony interesów Polski przez ministra środowiska. Środowiska rozmawiali Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości i Agnieszka Ściwiec. Problemem dla nas jest właśnie ten szkodnik, który tak się nazywa, czyli ten drukarz, z którym jeżeli sobie nie poradzimy sami poprzez kontrolowaną wycinkę drzew, nawet tym drzewostanie starych tak zwanym, to puszcza zniknie za kilkadziesiąt być może lat, czy za może więcej, nieważne, z powierzchni ziemi. I może o to chodzi, ale przynajmniej będziemy w zgodzie z naturą, z przepisami Unii Europejskiej. Tak jest. Ja wrócę do tego tematu, panie pośle. Ja słuchałam pana ministra Szyszko i proszę mi uwierzyć. Nie, proszę mi uwierzyć, że bardzo często w mediach, bo nie chodzi tylko o mnie, ale chodzi też o ludzi, padały tego typu sformułowania, że jak dziennikarz radia RMF zapytał wprost, jakie jest nasze stanowisko, jakie są argumenty, to pan minister odpowiedział, że nie wkładać paluszka. Bo mam taki telefon na przykład 703-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 
zawodników Brukseli Badu Pomacką, ale to dopiero po godzinie 18, a dokładnie staramy się dozwolić po godzinie 18.06. A teraz łączymy się posiedzenie powakacyjne, pierwsze posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw afery Amber Gold. Na pytanie członków komisji cały czas odpowiada gdański biznesmen Mariusz Olech, to jest drugi świadek, który według zeznań wcześniejszych świadków miał być zainteresowany inwestycją w linie lotnicze Jet Air. Te ostatecznie przyjęła w roku 2011 spółka Amber Gold, a m.in. na podstawie tego przewoźnika utworzono grupę OLT Express.
wcześniej swoje zeznania złożył był szef marketingu firmy JetL Ireneusz Tylczyk, a w Sejmie jest nasz reporter Grzegorz Cewicz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Powiedz, co do tej pory w takim razie udało się ustalić na podstawie zeznania składanych przez Mariusza Olecha. Gdański biznesmen przyznał, że spotkał się z ówczesnym właścicielem JetL Krzysztofem Wicherkiem i przesłuchiwanym dzisiaj świadkiem Ireneuszem Tylczykiem. Jednak zaprzeczył zeznaniom innych osób. Powiedział, że nigdy nie był zainteresowany inwestycjami w linie lotnicze, a jedynie przez pewien czas zamierzał zająć się lotami widokowymi. Pan Ireneusz Tylczyk poprosił mnie, czy mógłbym zrobić grzeczność w stosunku do niego i spotkać się z panem Wicherkiem, właścicielem, przedstawicielem firmy JetAir, ażeby porozmawiać z nim na temat ewentualnie wejścia jakiegokolwiek kapitałowego do firmy. Powiedziałem, że nie bardzo mnie to interesuje, ponieważ nie znam się na tym biznesie, ale zasugerował mi, że miło by było, gdyby doszło do takiego spotkania. Zrobiłem typowo grzecznościową przysługę. Nigdy nie byłem zainteresowany żadnymi inwestycjami w linie lotnicze. Mariusz Olech wygłosił również na początku krótkie oświadczenie i powiedział, że nigdy nie poznał Marcina B. ani jego małżonki, właścicieli Ambergold. Dodał, że z członków zarządu spółki znał tylko Zbigniewa Młotkowskiego. Nikogo z firmy Ambergold nie znam, nie znałem i pan Marcin P. na pewno nigdy u mnie nie przebywał na żadnym spotkaniu w domu. Nie byłem nigdy żadnym pośrednikiem jakiejkolwiek transakcji między panem Marcinem P., zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Gdański biznesmen wyjaśnił, że samą firmę kojarzył z wielkich banerów reklamowych, które w tamtym czasie były widoczne w całym Trójmieście, choć szczegółów działalności nie znał. Widziałem całą masę reklam, natomiast kompletnie nie wiedziałem ani kto to jest, ani kto za tym stoi. Myślałem, że może jakiś fundusz pierwotnie, bo tak duże reklamy i takie wydatki. Z reguły tylko musi stać ktoś bardzo silny kapitałowy. Z kolei Ireneusz Dymczyk, były dyrektor marketingu linii lotniczej JetAir, zeznał, że jego zdaniem plan dotyczący funkcjonowania firmy, który przedstawił nowy inwestor, czyli szef Ambergold Marcin B., był podejrzany przede wszystkim z powodu wysokich, zdaniem świadka, nakładów na marketing w stosunku do profilu działalności. Wracamy ze spotkania, przynajmniej takie było moje uczucie. Państwo opowiadają, jak to będą budowali przewoźnika niskokosztowego, rozdmuchując koszty do bizantyjskich rozmiarów. No to trudno, mając wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje ten rynek, jak funkcjonują niskokosztowi przewoźnicy, jak duża jest presja na cenę biletu, zwłaszcza na takim rynku jak nasz, trudno odnieść wrażenie, że koszty są rozmuchiwane nieproporcjonalnie. Ireneusz Dymczyk powiedział, że po tym spotkaniu został odsunięty przez Marcina P. do mniejszych zadań, a w styczniu 2012 roku rozwiązano z nim kontrakt, ponieważ kierownictwo nie miało do niego zaufania. Wówczas linia lotnicza zmieniła już nazwę na OLT Express Regional i wchodziła w skład grupy OLT Express. Przewoźnik zbankrutował w lipcu tego samego roku z powodu wycofania Ambergold z finansowania przedsiębiorstwa, a niecały miesiąc później upadłość ogłosiła gdańska piramida finansowa. Dawid Gregorcewicz z Sejmu Szczegółach, dziękuję bardzo. My wciąż przeglądamy się Komisji Śledczej do spraw afery Ambergold, a w skrócie można to streścić tak, że jak zwykle wszyscy o wszystkim wiedzieli, że to była lipa, cytując byłego syna, byłego premiera Donalda Tuska, ale chyba mało kto z tym cokolwiek zrobił. Do tego tematu będziemy wracać, a na razie już za 12 minut 17. Polskim Radiu 24. Przede mną opinia prawna w sprawie możliwości dochodzenia przez Polskę od Niemiec odszkodowania za szkody spowodowane przez II wojnę światową w związku z umowami międzynarodowymi. To jest opinia prawna przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych. Ma ona 40 stron, na które udowadniają, że Polska może dochodzić odszkodowań ze strony Niemiec w związku z II wojną światową. To jest już wniosek opracowany i przesłany parlamentarzyście, który z prośbą o taką interwencję i prośbę ekspertyzę wystąpił jakiś czas temu, a w tym dokumencie właściwie nie zostawiło on żadnych wątpliwości, że Polska poniosła największe straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego. No i mamy prawo domagać się reparacji. Tak po publikacji tego dokumentu mówi dyplomata i historyk z Muzeum Józefa Piłsudskiego Krzysztof Jabłonka. W rozmowie z Polskim Radiem 24 zaznacza, że każdy dokument, który ma mieć znaczenie w dyplomacji, musi być zarejestrowany w Organizacji Narodów Zjednoczonych. A takiego dokumentu, który mówiłby o zrzeczeniu się przez Polskę roszczeń wobec Niemiec, nie ma. Jeśli nie jest zarejestrowany, to musi być jakiś powód. Jeśli nie ma powodu, to owa umowa nie ma skutków prawnych. To znaczy albo nie została ratyfikowana, albo nie została przyjęta w inny sposób, albo w ogóle nie została zapisana. Takie też bywają.
Wszyscy myślą, że był układ, a jak się okazuje, to była jakaś, nieładnie mówiąc, umowa na gębę. I tutaj ważnym odkryciem jest, że pomimo powoływania się wielokrotnie dyplomacji, nie ma takiego dokumentu w Archiwum Narodów Zjednoczonych. Morał jest prosty. Umowa ta nie ma skutków prawnych. Zrzeczenia się miały charakter odwoływania się do czegoś, co nie istnieje, odwoławczy. Czyli jeżeli coś nie zaistniało, no to nie można się siłą rzeczy do tego odwołać. Nigdy nie miały charakteru kreatywnego, tylko jakby wsteczny. Niemcy są zdumione, mają prawo, że w ogóle ktoś się czegoś takiego dopomina. Natomiast przypomnijmy, to ich polityka jeszcze za czasów prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego, wywołała podsumowanie strat, jakie poniosło miasto i zażądanie wyrównania ich z chwilą, gdy Niemcy zaczęli mówić, że jesteśmy w Unii na ich utrzymaniu. Czyli to bogactwo Niemiec wynika z przestępczej działalności w trakcie wojny. To już jest niezależne od wojny. To, że na przykład wywieziono zakłady pracy, to, że zmuszono ludzi do pracy niewolniczej. I wiele przedsiębiorstw osiągnęło pewien poziom organizacyjny, pewien poziom techniczny, tylko dzięki niewolniczej pracy, za którą nigdy nie zapłaciły. Temat reparacji może być tylko pretekstem albo elementem nacisku, który obecny rząd zamierza wykorzystać w polityce zagranicznej, w jakiejś rozgrywce handlowej na przykład. Tak na naszej antenie mówił politolog UKAS-u dr Piotr Zakrzewski. Bardzo często w stosunkach międzynarodowych bywa tak, że stawiając takie żądanie, które drugiej stronie może się wydać wręcz absurdalne, często gra się także o coś innego. I ja tutaj mam takie wrażenie, że być może Prawo i Sprawiedliwość nie liczy na te miliardowe reparacje, natomiast jest to wyraźny sygnał dla Niemiec, zwłaszcza, że tutaj także politycy niemieccy byli krytyczni w stosunku do polityki polskiego rządu z kolei i jest kilka takich kwestii spornych. I teraz kwestia, co z tą analizą ekspercką Biura Analizy ma zrobić rząd, które czekał na tę właśnie analizę. Ona już jest. MZ mówiło do tej pory, że potrzebuje więcej czasu, bo temat jest skomplikowany. Na odpowiedź na tę analizę mamy poznać się na piśmie. Na razie wciąż jej nie ma. Popołudnie w Polskim Radiu 24. W przyszłym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś spotkanie członków komitetu odpowiedzialnego za organizację imprez związanych z tym wyjątkowym świętem, a inauguracyjnemu posiedzeniu przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Prezydent wciąż ma nadzieję na to, że uda się zorganizować obchody bardzo uroczyste, które odbędą się ponad podziałami politycznymi i ponad podziałami społecznymi. Wielce szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowni panowie wicepremierzy, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowni ekscelencje, przedstawiciele kościołów i wyznań, szanowni państwo profesorowie, szanowni państwo prezesi, przewodniczący, wszyscy dostojni, przybyli goście. Bardzo dziękuję za państwa obecność tu dziś w sali kolumnowej na tym pierwszym spotkaniu inaugurującym pracę Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczywiście czekają nas bardzo ważne i powiedziałbym podniosłe lata. Mówię lata, bo przecież uznajemy tą symboliczną datę, oczywiście 11 listopada 1918 roku, ale przecież Polska nie powstała od tak 11 listopada 1918 roku w pełnych swoich granicach, których później istniała do roku 1939. To był proces kształtowania się na powrót tej wolnej, niepodległej, jak dziś mówimy, drugiej Rzeczypospolitej. W tym procesie miały miejsce różne wydarzenia, wszystkie były ważne dla naszej historii. Miały miejsce wielkie zrywy, takie jak Powstanie Wielkopolskie, takie jak Powstania Śląskie,
przeciwko najazdowi bolszewickiemu. Wszystkie te wydarzenia, setne rocznice, będziemy świętowali właśnie w najbliższych latach. Cieszę się niezwykle, proszę Państwa, że będziemy czuli to razem, bo tak jak ci, których fotografie naturalnej wielkości są tutaj za mną, których wielcy Polacy, których nazywamy ojcami niepodległości. Przecież wszyscy wiemy, jak różne mieli poglądy. Wiemy, że w sensie właśnie światopoglądowym, ideologicznym dzieliło ich bardzo wiele. Były to często przepaście. Ale w sprawach najważniejszych dla Rzeczypospolitej, w sprawie jej istnienia, jej niepodległości, suwerenności, w sprawie walki z wrogiem Rzeczypospolitej, zawsze potrafili stanąć razem, odrzucając wszelkie podziały. Dlatego cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tu razem na tej sali. Właśnie ludzie, także i teraz po tych 100 latach, o bardzo różnych poglądach, o bardzo różnym często spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, na to, jaka ona powinna być. Ale jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy pewni jesteśmy jedne, że powinna być niepodległa i powinna być suwerenna. Mówił prezydent Andrzej Duda o stuleciu odzyskania niepodległości i o obchodach, które czekają nas w przyszłym roku. To Polskie Radio 24. Za kilka minut informacje o 17, a potem debata dnia z udziałem publicystów. Na pewno zapytamy o prezydencki kalendarz, reparacje wojenne i kornika drukarza na stole Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Do usłyszenia. Reklama. Dziś w studiu witamy Kasię z Akademia Menopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Składniki Klimea Forte łagodzą objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocy. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem. Ale w domu będzie mi ciężko na żołądku, a z fasolką pyszna. Tylko później te gazy, Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy. Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wprowadzają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i Travisto. Aflofa. Jasiu, powiedz mi coś. Czuciu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Z tym można sobie łatwo poradzić. To prywatny świeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie halitolin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki. Tak, halitolin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Blokier świeżego oddechu. Wyciągnę miarę odświeża oddech. Metol nadaje przyjemne uczucie wiemiarstwa i Aflofarm. Zależy mi na tym, żeby moja Julka dobrze się odżywiała. Dlatego zapisałam ją do przedszkola, w którym podawane są zdrowe i wartościowe posiłki. Niestety, Julka należy do tej grupy dzieci, które bardzo trudno namówić do jedzenia. Rodzice innych niarków polecili syrop Appetizer Junior. Appetizer jest bardzo smaczny i skuteczny. Suplement diety Appetizer Junior zawiera ekstrakt z owoców kopru, wspomagający apetyt. I teraz Julka zjada w przedszkolu wszystko z apetytem. Appetizer. Będzie Jadek zjadł obiadek. Aflofarm. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyk chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealne produkty dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku matulisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w matulisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące magnezie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety, magnezie, pyszne magnezowe misie. Aflofarm. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. Facebook.com/Polskie Radio 24.
24. Napisz kontakt małpa polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. No i to jest właśnie to nieodpowiedzialne, że zamiast leczyć przyczyny, to my mówimy w gasie. Zobaczmy, jak mało mówimy o tym, co jest najważniejsze dla nich, o pokoju. Jeśli będzie pokój w Syrii, w Iraku, będziemy... Tu Polskie Radio 24, zbliża się 17. Otwierane są piekarnie, otwierane są kawiarnie, restauracje. Życie powoli wraca, no ale to musi być też, muszą być stworzone warunki do tego. No właśnie, to, że się ten moment zbije, wcale się gorączki nie wsunie przez to. Nałożenia kar na Polskę domaga się Komisja Europejska. Chodzi o wycinkę drzew z Puszczy Białowieskiej. NIK krytycznie o walce z cyberprzemocą. Połowa ankietowanych uczniów stwierdziła, że dotknięta cyberprzemocą o pomoc nie zwróciłaby się do nikogo. Na jednym bilecie można przejechać koleją z Zakopanego na Hel. PKP testuje takie rozwiązania. Zakup wspólnego biletu jest jeszcze niemożliwy, jednak przez internet. Pozwólcie nam tam zostać, pomóżcie nam, ale na kolejnych